Cześć, witam Was drugiego tygodnia, podczas drugiego tygodnia zmagań WNL 2022. Pierwszy dzień, jak to zwykle bywa i w przypadku Pani, w przypadku Panów, na spokojnie, trzy mecze, cztery mecze. Drugiego dnia też tylko trzy mecze w związku z Vancouverem dla Francji w meczu z Chinami. No ale z takich poważniejszych wydarzeń, no to Japonia jest liderem WNL-u. I o tym troszeczkę trzeba pomówić, bo to jest na pewno wydarzenie bez precedensu. Oczywiście prawdopodobnie tylko chwilowo, ale jednak jest. No i kolejnym tematem głównym, na którym się dzisiaj skupię, no to krótka zapowiedź meczu lidera z wiceliderem rankingu FIVB, mistrza z wicemistrzem świata, czwartego z piątym zespołem na Igrzyskach Olimpijskich, mówiąc tak przez łzy można powiedzieć. Oczywiście gramy dzisiaj z Brazylią o godzinie 16. No i o tym meczu też troszeczkę pomówię. Przypominam, podczas tego drugiego tygodnia Ligi Narodów gramy w Filipinach, w Quezon City oraz w Sofii, w Bułgarii. No i meczem Słowenii z Holandią rozpoczęliśmy zmaganie podczas drugiego tygodnia. Holendrzy wygrywają dość niespodziewanie, nie nazwę tego sensacją, ale już niespodzianką tak, wygrywają 3-0 ze Słowenią. 9 asów serwisowych w tych trzech setach, to jest bardzo dobry wynik Holendrów. No i to jest element, który był bardzo ważny, ale równie ważne były błędy przeciwnika, bo Holendrzy po błędach Słowenii dostali aż 24 punkty, więc niemalże całego seta. No, raczej powiedzmy wprost, całego seta Słoweńcy oddali za darmo Holendrom. Holendrzy mogli się położyć, jednego seta dostali od Słoweńców za darmo, oczywiście w cudzysłowie mówię położyć. Katem oczywiście skrzydłowi. Środka Kemik, Wesel Kemik nie grał w ogóle. Tam dostali po 3, po 4 piłki ci środkowi, a z kolei oczywiście Nimir zagrał w kratkę, jeśli chodzi o atak, 44% w ataku, 15-34, ale najważniejsze piłki, no był killerem, najważniejsze piłki kończył, dlatego zerwał 3 asy serwisowe, 18 punktów Nimira. Wysoka skuteczność też przyjmujących, bo Tuistra z Terhorstem zdobyli odpowiednio 13-12 punktów, Tuistra w ataku 10-18, 56%, Terhorst 9-14, a więc procent 64, więc naprawdę jeśli chodzi o skrzydła, no to była bardzo mocna strona zespołu holenderskiego. Po stronie Słoweńców standardowo najlepiej punktującym rok Modzić, można powiedzieć standardowo, jeśli chodzi o tej edycję WNL-u, 12 punktów młodego słoweńskiego przyjmującego, ale w ataku tylko 42%, 3 bloki, 1 as, najbardziej skuteczny Žiga Štern, 11-23 w ataku, 48%, no ale Słoweńcy mają problem, bo pojechali na Filipiny, polecieli tylko z jednym atakującym, z Tączkiem Szternem, czyli z bratem oczywiście Žigi Šterna. No a Tączek Štern ma wirusa, nie jest to koronawirus, ale był osłabiony, nie mógł zagrać w tym meczu, no a mieli tylko jednego atakującego. No i trener Lebiediew wymyślił, że na ataku zagra środkowy, Daniel Koncilia. Koncilia, który też zdarzało mu się już grać w ataku w tym sezonie w Cannes, bo on był zawodnikiem tego słynnego mistrza Francji, który z ligi spadł i tam też był rzucany pomiędzy atakiem. To jest nominalnie środkowy, to jest ogólnie w lidze francuskiej, to jest naprawdę topowy środkowy, nie wiem czy nie najlepszy w tym sezonie, w poprzednim też był jednym z najlepszych, razem z Evelinem naprawdę robili kawał roboty w Cannes. No a tutaj w tym sezonie z powodu wielkich braków w zespole Cannes, o których już nie będziemy do tego wracać, ale też zdarzało mu się grać na ataku i tutaj też na tym ataku zagrał, 8 z 20 piłek skończył, więc bez szału, no i na środku też Pajęk z Kozamernikiem. Pajęk 5-11 w ataku, Kozamernik 2-7, więc szału po stronie Słoweńców delikatnie mówiąc nie było. No i oby ten Tączek Štern był już gotowy na następne mecze, no bo grając z tym Koncilią długoterminowo Słoweńcy mogą sobie przegrać awans w tych Filipinach, a jest to przecież jeden na pewno, nie, może nie z faworytów do zwycięstwa, ale z pewniaków moich pewniaków do awansu do ósemki. No i byłbym wielce zdziwiony, gdyby Słoweńcy w tej ósemce się nie znaleźli. No a w tej chwili mają bilans 2-3, więc nie jest to, delikatnie mówiąc, najlepszy bilans. Holendrzy za to 3-2. Holendrzy robią swoją robotę po wpierniczu niesamowitym od Stanów w poprzednim tygodniu w Brazylii. Tak naprawdę mecze z rywalami gdzieś w swoim zasięgu zaczynają grać bardzo dobrze. I tutaj zwycięstwo za 3 punkty, bardzo na pewno dla nich cenne i ważne. Wygrali też przecież z Iranem w poprzednim tygodniu. No i to sprawia, że Holendrzy gdzieś tam mogą leciutko, z lekkim marzeniem można powiedzieć, z lekkim wzdechnięciem ku tej ósemce spoglądać. No i kolejnym meczem
No to starcie pomiędzy Argentyną i Japonią. Uważam, że wybrałem to sobie za starcie dnia, no bo Japończycy dzięki temu zwycięstwu awansowali na pozycję lidera w IELU 2022. Co prawda mają mecz więcej od Amerykanów, ale nie jest powiedziane, że Amerykanie, którzy dzisiaj grają z Serbią, wygrają swój mecz i Japonię przeskoczą. Może tak być, że Japonia na dłużej niż na jeden dzień się utrzyma na pozycji tego lidera. Nie był to mecz najwyższych lotów. Gra bardzo szarpana. Pierwszy set, wysokie prowadzenie, tam chyba było 15-8, 15-9. Na pewno Argentyńczycy mieli chyba w piku, że tak powiem, 7 punktów przewagi. A mimo to Japończycy ich doszli i na przewagi wygrali. Drugiego seta pod pełną kontrolą Japończyków, trzeci set pod pełną dominacją Argentyńczyków z kolei i czwarty to z kolei znowu pełna dominacja Japończyków. Yui Nishida jest w świetnej formie. Zaczął ten mecz powoli, 38% w ataku po pierwszym secie, ale zakończył go asem serwisowym i tak 8 punktów w pierwszym secie samym nastukał. Drugiego seta również zakończył asem serwisowym Nishida. Trzeciego również zagrywką skończył Nishida, choć akurat zepsutą. No więc można powiedzieć, w centrum wszystkich wydarzeń w tym meczu był filigranowy atakujący Japonii. 9 do 1 w asach, więc to duża, duża przepaść w tym elemencie, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. W bloku porówno w ataku więcej punktów Japończycy, z błędów przeciwnika więcej punktów dostali Argentyńczycy. No i tak, Japończycy, tak jak mówię, no Yui Nishida 25 punktów, 20 punktów atakiem, 20 na 35, więc to jest 57% skuteczności. Bardzo dobra skuteczność Nishidy, zwłaszcza, że tak jak mówię, zaczynał 38%, więc te sety 2, 3, 4, no to już grubo na ponad 60% jechał Japończyk. Fajnie mijał ten blok, czasami do prostej. A tak to radził sobie z blokiem. No pomimo tego, że mamy tylko 82, to naprawdę też troszkę pary w tej łapie Nishida ma. Trzy asy serwisowe Nishidy, dwa punkty blokiem. Mocno go wspierał Yuki Ishikawa. 15 punktów atakiem, 15 na 29, więc też ponad 50% skuteczność, 52% skuteczność Ishikawy. Do tego również trzy asy serwisowe kapitana reprezentacji Japonii. Na środku po 10 punktów Yamauchiego, 9 Onodery, więc ci środkowi też byli mocno zatrudniani w ataku, choć może nie byli jakoś bardzo skuteczni, ale też dołożyli obaj po dwa bloki punktowe. Obaj też zapunktowali zagrywką. No i na drugim przyjęciu zaczął Shoma Tomita, no ale no to drugie przyjęcie, nie ma co tutaj dużo mówić, było kulą u nogi, można powiedzieć, Japończyków. Shoma Tomita nie najlepsza skuteczność. Takahashi też się pojawił na boisku, też średnio sobie radził. Pojawił się też Takahashi, nie Takahashi. Więc taka była tutaj pełna rotacja ze strony trenera Filipa Blania na tym drugim przyjęciu. Po stronie Argentyny Bruno Lima punktów zdobył w tym meczu 18, 17 na 30 w ataku, więc też na dobrej skuteczności 54%. Palacios też na 57%, więc do tego duetu nie można mieć zastrzeżeń. Agustin Lozer też fajnie sobie radził na tym środku z Japończykami. 8 na 12 w ataku, 67%, do tego 3 bloki punktowe Lozera. No ale już jeśli chodzi o drugie przyjęcie, no to Lazo 7 na 15, też nie najgorzej, ale w przyjęciu troszeczkę odstawał, bo mniej niż 40% pozytywnego przyjęcia, to jest jednak kiepski wynik. Pojawił się na zmianach dobrze nam znany Luciano Vicentin, 3 z 5 piłek skończył. No i kompletnie bezużyteczny drugi ze środkowych Joaquin Gallego, 0 z 4 piłek skończonych, do tego jeden blok tylko punktowy. No i tutaj nie było ze strony trenera Mendeza większej rotacji. No i tak jak mówię, Japończycy dzięki temu zwycięstwu meldują się na pozycji lidera w INL-u. Może do dziś wieczora, może Amerykanie ich przeskoczą, może ich nie przeskoczą. To będziemy wiedzieć. Tego się wszystkiego dowiemy oczywiście wieczorem i ja to omówię w jutrzejszym filmie. No a my lecimy dalej. Spotkaniem było starcie Australii z Kanadą. No, spotkanie od razu, że tak powiem, same kraje już nie wzbudzają większych emocji, ale gdzieś tam jednym okiem na to spotkanie zerkałem. 3 do 1 wygrywają Kanadyjczycy, choć Australijczycy mieli piłki setowe na 2 do 0 i ten mecz już wtedy mógł się potoczyć zupełnie inną drogą. Też Australia zdobyła wtedy pierwszy punkt w tej edycji WNL-u. Bardzo równy mecz, jeśli pod względem statystycznym, troszeczkę więcej punktów Australijczycy oddali Kanadyjczykom bezpośrednio. Świetny Steven Marr bezapelacyjnie jest liderem w tym roku zespołu kanadyjskiego. Widać, że ten pełny sezon rozegrany w Latinie, w Cisternie, gdzie naprawdę Marr też rozegrał bardzo dobry sezon, co też poskutkowało transferem wyżej, bo jak wiemy, Marr idzie do Monzy, gdzie zastąpi Jawrona odchodzącego do Trentino.
Naprawdę to widać. Mary jest pewniakiem. Mar bierze zdobywanie najważniejszych punktów na siebie. No i zagrał naprawdę kapitalny mecz. Mar przeciwko Australii. 19 na 35 w ataku. 54% skuteczności. Ani razu nie dał się zablokować. Nie popełnił też żadnego błędu, więc taka sama efektywność. Do tego 3 bloki, 11, 23 punkty zdobywa Mar. No i tak jak mówię, już końcówkę czwartego seta, końcówkę drugiego seta w ciemno. Walsh grał tylko tak naprawdę i wyłącznie do Mara. Czy był na pipie? I nawet do grania nie było najlepsze, to i tak szukał Walsh właśnie tego gracza. 16 punktów dokłada Sclater, 13 na 24 w ataku, więc też dobra, ponad 50, około 55% skuteczności Sclatera, no ale kompletnie nie było drugiego przyjęcia w zespole Kanady. 4 z 13 piłek Hawk, zmienił go Lepki, 3 z 15, więc łącznie 7 na 28, 25% tylko na tym drugim skrzydle osiągnął zespół z Kanady. Jeśli chodzi o środek, no to Van Belker 4 z 5 piłek skończył, 5 z 9 Jackson Hoff, potem na boisku też pojawił się Pearson Eschenko, 2 z 6 piłek, więc ten środek też nie był zbyt dużym zagrożeniem ze strony Kanadyjczyków. Po stronie Australii standardowo można powiedzieć Lorenzo Pope, najlepiej punktujący w swoim zespole, 15 punktów zdobył, 13 na 35 w ataku, więc skuteczność mizerna, około mniej niż 400%, ale na środku za to fajnie sobie Australia wygrała z Kanadą na pewno na środku. 14 punktów Jamesa Weira i 11 punktów Beau Grahama. Weir 10 na 17 w ataku, Graham 9 na 11. Zapunktowali obaj bloki, zapunktowali obaj zagrywką, więc to na pewno na plus. Atakujący, zupełnie anonimowy Thomas Heptinstall zaserwował 4 asy serwisowe w tym spotkaniu, ale w ataku już się za bardzo nie popisał, bo tylko 35%. 9 na 19 też drugi otrzymujących maksa z tej plesa, czyli procent 49, no i Archdeep Dosanjh 5-6 piłek w ataku skończył, ofensywny, rozgrywający, troszkę się śmiejąc, no ale znamy tego zawodnika. Ale Australijczycy dalej bez punktu, a Kanadyjczycy z pierwszym zwycięstwem za 3 punkty, choć naprawdę pomimo tego, że te skrzydła są fajne w zespole Kanady, no bo Murray, jak już mówiłem, Hawk też przecież uznana marka, Lepki na zmianie, który gra w lidze włoskiej, Sclater, który naprawdę się już zdążył fajnie pokazać, Van Berkel ograny środkowy, Walsh na rozegranie też już przecież ograny gracz, na drugim rozegraniu Blankenau, to naprawdę tak Kanada, no zęby zgrzytają, jak się widzi grę i naprawdę no dramatycznie to wygląda, a na papierze powinno to wyglądać teoretycznie znacznie, znacznie lepiej. Kanada moim zdaniem kadrowo powinna być gdzieś na pograniczu tej ósemki, walczyć o wejście właśnie do niej. No i rywalizację pierwszego dnia, drugiego tygodnia zamknęliśmy meczem w Sofii, meczem gospodarzy z Iranem. Bułgaria wygrywa 3-0. Bułgaria wygrywa dzięki duetowi przyjmujących Nikołowowi i Atanasowowi. Pierwszy set, no to dominacja Bułgarów. Drugi, 23-20 prowadził Iran. Wszystko zapowiadało to, że będzie po jeden. Wchodzi Martin Atanasow na zagrywce. Robi chyba dwa asy, dwa slashe, kompletnie rozbił linię przyjęcia Iranu w tym ustawieniu. 25-23 wygrywają Bułgarzy. W drugim secie z kolei to co Atanasow dał swojemu zespołowi w końcówce seta numer 2, oddał Irańczykom w końcówce seta numer 3. 24-21 prowadzi Bułgaria. Bodajże zepsuta zagrywka ze strony właśnie Bułgarów. Piłkę dostaje Atanasow na pojedynczy blok, wybroniony, kontra skuteczna Irańczyków. Kolejną piłkę na pojedynczy blok dostaje Atanasow, zablokowany. Ale w grze na przewagi już Bułgarzy 26-24 ten mecz dokończyli. No, statystycznie we wszystkim wyglądali lepiej, oddali więcej punktów Bułgarom, ale w ataku, w bloku, na zagrywce lepiej wyglądali Bułgarzy. No i tak jak mówię, duet przyjmujący poprowadził do zwycięstwa. 20 punktów Aleksander Nikołowa, rocznik 2003, przypominam. Chodzą plotki, że może się pojawić w tym sezonie w naszej plus lidze w zespole z Lwowa. 20 na 31 w ataku to jest 65% skuteczności Nikołowa, do tego Atanasow 10 z 17 piłek kończy też 59% skuteczności Atanasow, do tego dokłada 4 asy serwisowe przy tylko dwóch błędach, więc naprawdę też bardzo dobry występ Atanasowa, też oglądając ten mecz
napisałem Twitter, że może by właśnie Atanasow poszedł do Zaksy za Semena. Uważam, że nie jest to głupi pomysł. Atanasow jest podwójnym mistrzem Turcji w Ciracie, grał w Lidze Mistrzów, więc też jest, jakieś doświadczenie już ma. Zagrywkę ma bardzo dobrą, śmiem twierdzić, że zagrywka lepsza od Semeniuka. W ataku można z niego wiele wykrzesać, bo to też jest taki skoczek bardzo podobny do Semena. W przyjęciu na pewno jest znacznie, znacznie słabszy od Kamila. No i z blokiem możemy dyskutować, choć Kamil też ma blok bardzo, bardzo dobry, ale w systemie Zaksy, pamiętamy, nie jest trudno błyszczeć i uważam, że jest to na pewno ciekawa opcja jako zastępstwo właśnie dla Kamila, ale to rzucam tylko i wyłącznie jako spekulacje, nie mając żadnych informacji. Bardzo dobry mecz Godsewa, 6 bloków w trzech setach na kraju środkowego, fantastycznie nas kończył blokiem, wiele razy ratował blokiem kontry swojego zespołu, naprawdę świetny występ. Do tego Gocew dokłada 4-6 piłek skoczonych, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry występ tego środkowego. Drugi ze środkowych, Kolew, w ataku 5-10 piłek skończył, dołożył jeden blok, jeden as, no para punów standardowo, można powiedzieć, był kulu u nogi, co tak też było w pierwszym weekendzie, tak jest też tutaj, w pierwszym tygodniu tak jest też tutaj, 4-12 piłek kończy para punów, tylko 33% dokłada po jednym bloku, po jednym asie. A po stronie Iranu też standardowo Amin, nazwiska nawet nie będę czytał, na koszulce ma Amin, więc niech to będzie Amin. 17 punktów zdobywa atakujący leworęczny Iranu, 15-29 w ataku, 53% skuteczności. Morteza Sharifi, który mi bardzo przypominał w tym meczu Greta Mogotutije, dzięki swoim długim nogawkom, dzięki Lajkrze, odzieży termicznej, bardzo przypominał Greta Mogotutije, też w bardzo podobny sposób obijał blok w tym meczu. Sharifi też był w miarę skuteczny, 10-20 piłek kończy, to jest 50% skuteczności, ale już Esfandiar poniżej 50%, na środku też żadnego zagrożenia ze strony Iranu nie było, też nie było żadnej dużej rotacji w tym zespole. No i Bułgarzy wygrywają 3-0, na pewno bardzo ważne jest to dla nich, przed własną publicznością frekwencja też była nie najgorsza, więc to na pewno na plus. Koniec, przechodzimy do zapowiedzi starcia lidera z wiceliderem rankingu FIVB. Polska pierwszy raz w tej roli przeciwko Brazylijczykom, Brazylijczycy pierwszy raz przeciwko Polsce w roli nie lidera, a raczej w roli zespołu, który jest niżej w tym rankingu od Polski. Oba zespoły już zabierają wszystko praktycznie, co najlepsze mają. Zabrały do Sofii. My bez Leona i bez Bednoża i bez Hubera, no ale z oczywistych względów, no Hubera w tym sezonie na pewno nie zobaczymy, Leona też raczej nie zobaczymy, Bednosz od Gdańska, jak już wiemy, ma być. Brazylijczycy już z Lealem, już z Lucarelli, ale bez Wallace'a, chociaż Allen no, w tym pierwszym turnieju absolutnie był postacią wiodącą i najlepszą, jeśli chodzi o zespół brazylijski, także tutaj tej straty też może, znaczy straty, no nieobecności po prostu Wallace'a można nie odczuć. Przypominam nasz skład, jaki powiedzieliśmy do Sofii. Logika wskazywała na to, że tak właśnie będzie. Słowa trenera Rebicza wskazywały, że tak właśnie będzie, więc nie ma żadnej niespodzianki w 14, która jest w Sofii. Na rozegraniu Janusz z Łomaczem, na ataku Kurek z Kaczmarkiem, na środku Bieniek, Kochanowski, Kłos, Poręba, na przyjęciu Fornal, Śliwka, Ksemeniuk i Kwolek, no i na libero nasz, można powiedzieć, eksportowy duet Zatorski, Popiwczak. Absolutnie uważam, że zespoły będą w najmocniejszych składach. Zawsze dla nas mecze z Brazylią są szczególne. Dla Brazylii mecze z nami też są szczególne. Dwa ostatnie finały Mistrzostw Świata, no przecież doskonale wiemy, kończyły się zwycięstwem naszych nad właśnie Brazylią. No ale co ciekawe, jak można by się było spodziewać, no wytypuję oczywiście składy, ale z tego, co gdzieś tam usłyszałem, może dojść do pewnej sporej niespodzianki w składzie naszym na ten mecz. Zacznę od składu Brazylijczyków, no jestem wręcz przekonany, że wyjdą z Bruno i Alanem po przekątnej, na środku Lucas z Flavio lub Izakiem, tutaj wymiennie można tak naprawdę żonglować tym tercetem, bo to są wszyscy trzej bardzo dobrzy środkowi, na przyjęciu, no patrząc na to, jak grali Rodriguinho z Adriano, że byli rozchwianym, niepewnym duetem, no to więc jestem przekonany, że wyjdą Leal z Lucarelli, jeżeli są zdolni do grania, i oczywiście na libero Thales. No a jeśli chodzi o nasz zespół, no to Janusz Kurek, taka przekątna, jestem wręcz przekonany, że ją zobaczymy. Na przyjęciu Semeniuk Śliwka też jestem wręcz przekonany, że tak wyjdziemy. Ewentualnie może Forna zamiast Śliwki, ale raczej na 90% stawiam Semeniuk Śliwka. Na libero Zatorski, więc kopiujemy poprzedniego sezonu linię przyjęcia Zaksy. Co działało, niech działa dalej. No i na środku oczywiście Bieniu. No i
Podobno na drugim środku ma nie wyjść ani Karol Kłos, ani Kubek Chonowski. Podobno ma wyjść Mateusz Poręba. Jestem ciekawy, dość zaskakujące by to było, że Mateusz wychodzi na Brazylię, no ale z drugiej strony ma to sens, no bo Karol Kłos, no wiemy, że on w nocy o północy wyjdzie i zagra, zablokuje, zdobędzie punkt, pośle trudną zagrywkę. Kuba Kochanowski też, no wiemy, pomimo 25 lat, więc też nie podeszłego wieku jak na siatkarza, to też wiemy, że już od lat jest na tej arenie międzynarodowej, od lat ma duże doświadczenie. No i dla Mateusza Poręby na pewno byłby to ciekawy egzamin na tle Lukasa, na tle Flavio, na tle chociaż przeciwko Flavio akurat miał okazję grać, ale przeciwko Izakowi i Lukasowi jeszcze Mateusz Poręba nie miał okazji grać, przeciwko Bruno też nie miał okazji grać jako rozgrywającym, więc uważam, że tę decyzję jest za logiczną i naprawdę jeśli się to potwierdzi, bo tak jak mówię, to nie jest w 100% pewna informacja, ale tak gdzieś słyszałem, no to jeśli to by się potwierdziło, to naprawdę dla Mateusza Poręby byłoby to bardzo ciekawe przeżycie i uważam, że też żadnej utraty jakości dużej na środku by nie było, a jeśli Mateusz by sobie tfu nie poradził, no to zawsze możemy sięgnąć po tych bardziej doświadczonych, choć ja uważam, że takiej potrzeby nie będzie. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja typuję tutaj, nie typuję tego turnieju, ale w tym meczu typuję wynik 3-1 dla nas. Niepatriotycznie uważam, że ta Brazylia była naprawdę u siebie słaba, chociaż oczywiście skład wzmacnia, zwłaszcza na tym przyjęciu, ale też no, Lucarelli z Lealem w kratkę trenowali z tego, co gdzieś tam dochodziły informacje, w kratkę trenowali w tym ostatnim czasie. My trenowaliśmy sumiennie na pewno i uważam, że to może zdecydować o tym właśnie, że ten mecz zwyciężymy 3-1. Dzięki za obejrzenie, to było podsumowanie tego pierwszego dnia, drugiego tygodnia w INL-u. Jutro się oczywiście słyszymy po drugim dniu. Dziś bardzo ciekawe mecze, trzy naprawdę bardzo ciekawe mecze. Oczywiście poza naszym, który zapowiedziałem, jest również mecz Niemców z Włochami, którzy, gdy ten film wleciał, to właśnie się rozpoczął. Ale nie oglądajcie go, obejrzyjcie najpierw ten film albo włączcie sobie ten film równocześnie na drugim urządzeniu mecz. No i kończymy też ciekawym starciem Serbii ze Stanami Zjednoczonymi. Stany pojechały też już w nieco mocniejszym składzie niż były w Brazylii, Serbowie też w już mocniejszym składzie niż byli w Ottawie. Dlatego naprawdę jestem ciekaw wszystkich trzech spotkań dzisiaj. Naprawdę, no przede wszystkim oczywiście ten nasz mecz mnie rajcuje najbardziej, ale te dwa pozostałe również zapowiadają się niewiele gorzej. Tak jak mówię, też dzisiejszym pierwszym meczem miał być mecz Francji z Chinami, ale Chińczycy ze względu na COVID nie skompletowali składu i Francja wygrała ten mecz walkowerem. Dzięki, dobrego wtorku, słyszymy się jutro. Zostawcie mi subskrypcję, bo to jest bardzo ważne. Wpadajcie na mojego Twittera, gdzie na bieżąco komentuję mecze. Macie link w opisie, MarcinGal7 nazwa. Trzymajcie się i cześć!